Cześć, witam. Dzisiaj kolejny dzionek. Trochę nam śniegu napadało. Na dworze. Biało. Tak to wygląda. Dzisiaj dalej będziemy rozbierać podłogi. W środku poszukamy. Jeszcze trochę pogrzebiemy w tych stropach. Cała masa tej słomy z tą gliną. Z wykrywaczem trochę to przegrzebiemy jeszcze. Manusz, coś widać, znajdzie ciekawego. Mamy trochę podłóg do pozrywania. Jeszcze. Tam już coś odkuwałem ostatnio, żeby sprawdzić, jak to się rozbiera. Myślałem, że trochę deski da się jakoś odzyskać te długie, ale niestety ciężko. Trzeba byłoby wszystkie te gwózdki tutaj wszystko jakoś spiłować, żeby to odbić, ale to dużo roboty, nie będę się pierdzielił, wszystko się podważy i wyciągnie. To wszystko będzie trzeba wyciągać, zanim dach rozbierzemy, bo jak na to nam deszcz popada, to będzie katastrofa. A jeszcze będę chciał wcześniej to przegrzebać wykrywaczem, sprawdzić, co tu w tym ciekawego jest. Coś może jeszcze nam tutaj jakieś pamiątki po Niemcach wpadną. Tu jeszcze całe to pomieszczenie też do zerwania, takie te płyty, pod nimi oczywiście deska też, ale to jeszcze trochę czasu zajmie, zanim tutaj dojdziemy pewnie. Tym bardziej, że to no nie śpieszy mi się, bo trzeba dokładnie wszystko wyzbierać. Dzisiaj zajrzę pod tą podłogę, pogrzebię troszeczkę. Zobaczymy, co tam ciekawego, co skrywa. To już poczyszczone. Pod tym tu jeszcze też coś może być, tylko tu szkoda to rozbierać, bo później będziemy po czym, nie będę po czym łazić, jak będę ten dach rozbierał cały. To już wyczyszczone w miarę. Trochę jakichś ciekawszych rzeczy. Ciekawszych, w sensie takim złomu jakiegoś poodkładałem na bok. Się to spienięży, później będzie na kołki, na wkręty jakieś pewnie parę groszy, ale zawsze coś. No i tak to wygląda. Wczoraj albo przedwczoraj, wczoraj było święto, przedwczoraj przyjechał kontener na śmieci, więc to wszystkie plastiki, szmaty, nie szmaty, kubki, słoiczki, wszystko stąd wyleciało. Całe to jedno pomieszczenie miałem zapchane tymi rzeczami. Kontener już na dworze, zapakowany, dzisiaj albo jutro po niego przyjadą. Tak to ogólnie jest wysprzątane w miarę, ten gruz, to wszystko to pewnie pójdzie pod utwardzenie drogi dojazdowej. Tutaj też pozrywałem, tak te podłogi tu wyglądały pod spodem. Wilgoci od cholery, nawet nie było co tu ratować. W tej chałupie wszystkie deski, wszystko próchno. Wilgoć ciągnęła gdzieś tu pod spodem. Niestety. Tak, to meble też, tu nic do odzyskania, nic ciekawego nie było. Tutaj to jest kuchnia była. Tutaj piec stary, jakiś kaflowy też już przegrzebany pewnie przez jakiś szabrowników. Podłoga też próchno niesamowite, wody od groma w tym było. I tak jest, ściany też spękane. Wszystko się rozlatuje, więc niestety, ale wszystko trzeba będzie rozbierać i od nowa stawiać. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale jakoś nigdy nie wyrzucam świętych obrazków. Nie wiem czemu, jakiś taki z dzieciństwa nawyk dziwny. Zawsze gdzieś to się odkładało i podrzucało komuś. Nigdy tego do śmietnika nie ładowałem tak dziwnie. No i tutaj to jedno pomieszczenie. Nie wiem, coś tu widać. Widać to w najgorszym stanie, niby dach cały. Od góry, ale strop, czyli od góry patrząc, podłoga spróchniała niesamowicie, aż strach po tym łazić. Także tutaj jeszcze też naznosiliśmy kupa drewna, jeszcze jest drzewa, jakichś mebli starych, nie wiadomo czego. No tu też ten strop taki podwójny, coś tu, tak to wyglądało. W ten sposób, żeby to było do przeszukania, coś tam może być, gdzieś tam coś może jeszcze było schowane, ale zobaczymy. No i tam takie ślepe pomieszczenie, jedno bez okien.
Dobra, bierzemy się za przeszukiwanie, włączę się jak coś ciekawego będzie się nam tutaj działo, a jeszcze pokażę może widok z góry, jak to będzie wyglądało, jak po tej stronie w planie mamy mieć balkon w tym naszym projekcie. Taki mniej więcej widoczek na nasze pole będzie. Tak to wygląda. Jedyne co to ten... Ta linia, ten prąd mi troszeczkę się to nie podoba. No ale cóż, trzeba będzie się do tych kabli, do tych drutów przyzwyczaić. No ale widok przyzwoity będzie. Rano z kawką na balkonie. Bardzo fajnie. Wykrywacz zaczyna wariować. Mówię, nie zostawiaj baterii na zimę w wykrywaczu. Raz jest ok, raz wariuje. No i właśnie. Może być coś, kabel pod spodem na stropie. A może być. Wyostrzy? Nie wyostrzy. Za duże światło, pod światło nagrywasz człowieku, to jak to ma dobrze wyglądać. Stawaj tutaj. Taki bajer. Ale nie wiem co to jest. No może być, że tam jakiś wentylek albo cholera wie. No ale takich kabotów to tu w pomieszczeniu wcześniej było całe mnóstwo. Sieci. Nie wiadomo co. No i dziwne, że ta podłoga taka szczelna. Coś tu powpadało. Czekaj, to było widać, że ja tak nagrywam. Damy to tak. O. Dobra. Ciągu. No i skoro teoretycznie jest czysto, bierzemy worek i pakujemy śmieci do mora. Wyciągnąć, bo jak dach rozbiorę, to niestety okaże się, że deszcz popada i wszystko, jakby to zmokło, to by była jedna wielka katastrofa. Wszystko zmokło. Wybierasz to później, żeby to na dół, poczekaj, byłaby delegaty wyspadły. Wybierasz to później. Z tego,
praca, proszę ja was, wygląda. Po kolei wyciągać jedną deskę i po kolei będziemy odbijali i wyciągali. Dobra. No i tak, pomału będzie się czyściło. Czy coś znajdziemy ciekawego? To się okaże. Dobra, do usłyszenia. Dobra, odbiłem tą deskę, powiem wam. I od razu coś ciekawego się znalazło. Jakąś starą gazetę po niemiecką. 1940 rok. Reichenbacher. Reichenbach to dzierżoniu. Miasto zaraz obok tej wioski, w której teraz jesteśmy. Może jakiś goniec dzierżoniowski? Coś na tej zasadzie? Co to jest? Jejtung. Zeitung, Beitung, Zeitung, Zeitung. Zeitung, cholera wie. Czcionka rewelacyjna po prostu ta jest niemiecka. Super to wygląda. Żarte przez myszy. Ale zachowała się tu jeszcze. Co to jest? To jakiś karton. Cholera wie, co to jest. Za śmieci tutaj. A pod spodem nie widać. Włączę lampę, zaraz pogrzebię. Dobra, powiem wam, że coś ciekawego. Pod spodem, tam pod tymi deskami było. Tam jeszcze jakieś dziwne kubki jakieś są z czymś. Książeczka. Ale to chyba jakieś już próchno, widzę, straszne zeżarte. Oj, co to jest? Co to jest? O, ale widzę, że to też jest, no to chyba tak od wojny, to chyba nikt tam nie zaglądał z poprzednich właścicieli. Pod spodem. Co to jest? Też czcionka. Jakaś święta książeczka. To słyszałem jakieś opowiadania kiedyś na temat tego, że pod stropami, w podłogach chowało się. No właśnie, chowało się coś świętego i coś cennego. I czy coś tam jeszcze cennego będzie? Zaraz to, dobra, zaraz to zobaczymy. Obejrzyjmy, no, powiem wam, że do takich chwil to warto. Warto grzebać pomalutku w takich starych chałupach. Rewelacja. No. Książeczka. Modlitewnik może jakiś bardziej poniszczony. Ale jest. Dobra. Włączę się, jak wygrzebię tam resztę tych lamotów spod spodu. Okej, jeszcze jedną wygrzebałem. Też okładka, oczywiście wszystko próchno, ale to też chyba Breslau, von Breslau, ktoś z Wrocławia, Furt, Bichows, Bifschow, cholera wie, ciężko taką książkę się czyta. Nie wiem, co to jest. O czym to jest? Co to jest? Ale coś tam z Breslau. A Breslau to przecież Wrocław. Po niemiecku. Ciężko powiedzieć. Ciężko mi się bardzo taką czcionkę czyta. Musiałem chwilę pewnie nad tym posiedzieć. Amel. Damel. Nie wiem. No to już ewidentnie jakieś książki pochował. Niestety nic cennego przy tym nie było. Pamiętam, czytałem kiedyś właśnie takie informacje o starych zwyczajach, że w momencie budowania domu pod podłogę wkładało się coś świętego, żeby nad domem Bóg trzymał jakąś tam opiekę, że tak powiem. A dodatkowo wkładało się coś cennego, żeby dobrobyt zapewnić domostwie. Ale cennego nic nie ma, więc dlatego ta chałupa może wygląda jak wygląda. Stoi, bo ktoś nad tym rękę trzyma, ale dobrobytu to tu chyba nie było. To widzisz, ktoś by włożył coś złotego, coś srebrnego, to może by ta chałupa lepiej wyglądała.
Dobra, dzięki, do usłyszenia. Widzimy się, jak coś ciekawego jeszcze zobaczę.